Jakim wynikiem zakończy się mecz o wszystko, czyli mecz Polska-Czech we Wrocławiu? Takie pytanie zadaliśmy kolejny raz w naszej ulicznej sądzie mieszkańcom Schowy. Jaki będzie wynik? No, typuję 2-1 dla Polski. Jak to strzeli? Lewandowski i Błaszczykowski. A ty jak uważasz? Tak samo. Ja uważam, że 3-1 będzie. Lewandowski dwie bramki, a Błaszczykowski jedną. A waszym zdaniem? Ja uważam, że też będzie 2-1. No, moim zdaniem też Polska wygra. O, zdecydowanie 2-1 dla nas. Tak myślę, ja jestem bynajmniej optymistką, także całym sercem Polska górą. Mam nadzieję. Nie wiem jak koledzy tutaj, ale ja zdecydowanie 2-1 dla naszych. No właśnie, jak koledzy? 2-0, Polska wygra. Czesi nie będą w stanie nam strzelić żadnej bramki. Wygramy z Czechami? Myślę, że tak. Jakim wynikiem? 2-0. Kto strzeli? Lewandowski. A 2-0. Dla nas? Dla komu? Potem w końcu po 60 latach do półfinału z Niemcami 3-1. I tak trzymać. A ty jak uważasz? No tak samo chyba, nie? Trzeba wierzyć. 2-1 dla Polski. A ty? 3-1 dla Polski. 2-0 dla nas. A kto strzeli? No, kapitan. Powiem tak, nie oglądam, nie interesuje mnie, ale przegramy. Jak nie oglądasz, nie interesujesz się, to może wygramy. Szanse są takie. No co ty? No mimo, że Czesi i niby teoretycznie słabsi, wydaje mi się jednak, że zbyt duża presja na nich ciąży, na naszych Polaczkach, żeby cokolwiek zdziałali już. A na Pepikach nie? No niby też, no ale oni to jakoś takie chyba mi się wydaje, mają lżejsze podejście do wszystkiego. Polska wygra. Jakim wynikiem? 2-1. To strzeli? No, Błaszczykowski i Miednik, Lewandowski. Jaki wynik będzie? Wygramy? Zielonego pojęcia nie mam. Ostatnio obstawiałam 3-0 przy Rosji i przeryżnęłam. W związku z tym stawiam, że dalej będzie tak samo. Może tym razem mi się uda. Więc 3-0 dla Czechów, tak? Dla Czechów? No tak. Nie ma takiej możliwości. Ale tak stawiam. Ale nie ma takiej możliwości. No to w takim razie będę następne piwo dłużna. 3-0 powinno być dla Polski. A kto strzeli? Oczywiście, no pewnie Błaszczykowski. A później, nie wiem, może dwa szczeli, nie wiem kto więcej. Jaki wynik obstawiasz meczu Polski z Czechami? Nie wiem. Wygramy? Pewnie tak. Super. A ty jak myślisz? Se wygrają. Nie wiem, stawiam na remis. Ale zawsze jest wiadomo nadzieja, żeby wygrali. Remis nam nic nie daje, a ty jak uważasz? Nie no, musimy wygrać, to jest w końcu nasze euro, jakby nie patrzeć. Może Rosicki ma kontuzję, może w tym tkwi nadzieja, ale Polska naprawdę pokazała, co potrafi, a Czesi właściwie tak średnio wystartowali z tym euro, 4-1 z Rosją zremisowaliśmy, więc są jakieś nadzieje. Dawid, pomóż mi. Musimy się na synu oprzeć, bo ja się tym w ogóle nie interesuje. Czyli 2-1. 2-1, tak zostaje. Dziękuję. Dziękuję. 2-1 dla Polski. No z Czechami jaki 2-1. Będzie? No 2-1 na pewno. 2-1. Panie Adamie, przeprowadził pan przed chwilą sondę i zdaje się, że pytał pan mecz o typy mieszkańców Schowy w związku z meczem Polska-Czechy. Tak. A mecz Polska-Czechy już niebawem, czyli jutro. Tak. Jaki przewiduje pan wynik? Dobry. Ze wskazaniem? Na nas. Czyli Polska. Polska. Kto strzeli bramkę? Tutaj może powiem więcej niż jedno słowo czy dwie sylaby. Mam nadzieję, że nasz duet Błaszczykowski-Lewandowski ponownie, tylko że tym razem w jednym meczu, a nie w dwóch odrębnych. Czyli przewiduje pan, że Polacy strzelą dwie bramki? Tak, a Czechy jedną, czy Czesi jedną. Czyli mecz zakończy się wynikiem 2-1? Chyba takim wynikiem, o ile dobrze pamiętam, zakończył się ostatni nasz mecz. Więc myślę, że może dojść do kopii tej sytuacji. Pana zdaniem Przemysław Tytoń na bramce to dobry wybór? Myślę, że to jest jedyny możliwy wybór, ponieważ Szczęsny miał swoją szansę, ale jej nie wykorzystał. Tytoń też miał szansę, wykorzystał ją i powinien dostać właśnie nagrodę za to. Szczęsny moim zdaniem nie powinien wracać do naszej bramki. Nasi obrońcy wyglądali pewniej z Przemkiem niż z Wojtkiem. Petr Czech popełnia podczas tych mistrzostw dużo błędów. Czy pana zdaniem, bo przynajmniej ja mam taki, tak to widzę i obserwuję, czy pana zdaniem również popełni błąd i stanie w naszej bramce, a nie w czeskiej? Tak, dojdzie do tego w 93 minucie, kiedy
Polacy będą wygrywać 2-1, tak jak powiedziałem. Wtedy Petr Czech pobiegnie na naszą bramkę, bo będzie rzut wolny albo rzut rożny. A zatrzyma się, czy będzie biegł? Nie, myślę, że zatrzyma się dopiero w siatce, ale piłka razem z nim tam nie wpadnie. Tylko wpadnie sam Petr Czech. Będzie myślał, że jego czapeczka, swoją drogą podobna do czapeczki trenera Chorwacji Bilicza, będzie myślał, że czapeczka jest piłką, wpadnie do bramki, będzie się cieszył, ale niestety sędzia nie potraktuje tego jako szczelenie bramki i wygramy ten mecz. W takim razie, cóż, życzę panu, żeby pana przewidywania się spełniły, tak jak i moje. I cóż, spotkajmy się po meczu. Spotkajmy się.